proszę. Pani Cytriana. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, w imieniu Pana Prezydenta przedstawiam projekt uchwały w druku 994 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty miejscowej. Zmiana tej uchwały polega na zmianie załącznika do uchwały, czyli linka centów pobierających na rzecz Gminy Miejskiej Kraków tąże opłatę miejscową. Proszę Państwa, w obszarze działalności tutaj hotele, podmioty świadczące usługi zakwaterowania, bo te podmioty pobierają opłatę miejscową, no następują dynamiczne zmiany. Jedne podmioty powstają nowe, inne likwidują działalność, następuje zmiana adresów, siedzib i tak dalej. Aby ta opłata miejscowa mogła być przez te podmioty pobierana, te podmioty muszą znaleźć się na liście inkasentów. Stąd od czasu do czasu no, przedkładamy Państwu projekt uchwały o zmianie tych inkasentów. W tym wykazie, w tym załączniku do uchwały jest to 375 podmiotów. Przypomnę tylko, dzienna opłata miejscowa to jest złoty 60 za dobę pobytu w Krakowie. Inkaso to jest 10% zebranych kwot. Przewidywane wykonanie dochód z tego tytułu do roku 2012 to jest 1 800 000. W planie na rok 2013 w projekcie budżetu też będzie taka kwota założona. Także tutaj nie ma żadnej podwyżki. Opłata jest na dotychczasowym poziomie, jest tylko zmiana inkasentów, którzy będą wybierać. Dziękuję Pani Doktor. Jest pozytywna opinia Komisji Budżetowej. Czy są inne opinie Komisji? Nie wiem. Klubu prawnych stanowiska nie ma. Otwieram dyskusję. Druk, proszę Państwa, 994. Nie widzę. Szanowni Państwo, stwierdzam, że rada była pierwsze czytanie projektu. Wprowadzam termin autopoprawek na dzień 13 listopada, godzina 15. Ostateczny termin zgłaszania poprawek na dzień 15 listopada, godzina 15.